Myślę, że każdy z nas miał kiedyś jakiegoś wujka, kuzyna, koleżankę czy kumpla, który pewnego dnia, odwiedzając nas, przyniósł dziwną płytkę niewiadomego pochodzenia. Nie mając pojęcia o wirusach czy jakichkolwiek prawach autorskich, instalowaliśmy tę grę zadowoleni z możliwości poznania nowego tytułu. Nie mieliśmy nawet pojęcia o wymaganiach sprzętowych. Gry, wokół których się opieraliśmy, nie były wielce wymagające, co zresztą miało sens, bo twórcy wiedzieli, że ich gierki wkładane do gazet za 15 zł raczej nie trafią do komputera gracza, który ma najnowszy sprzęt. Celowali oni w gry, które trafią do serca zarówno młodego gracza, jak i ich rodzica. Takim właśnie sposobem kilkanaście lat temu trafiło do mnie Plants vs. Zombies. To tytuł tak znany, że chyba śmieszne wydaje się przedstawienie go. Ale hej, z kronikarskiego obowiązku zróbmy to. Plants vs. Zombies to bardzo przyjemna i kolorowa gra z gatunku Tower Defense. Gramy tam jako pomocnik szalonego Dave'a. Jest szalony, bo na głowie w celu obrony nosi rondel. Z drugiej strony mamy apokalipsę zombie, a fakt, że Dave dalej mieszka w swoim zadbanym domku, pokazuje, że może jednak nie jest tak szalona postać, jak mogłaby się wydawać. Trudne czasy tworzą silnych ludzi. Silni ludzie tworzą dobre czasy. Dobre czasy tworzą słabych ludzi. A słabi ludzie tworzą trudne czasy. W takim przypadku apokalipsa głupich zombie tworzy ludzi szalonych. Na szczęście ludzkość obroni zamiłowanie do pielęgnowania ogródka. Nie jest to żart, albowiem w tej grze zrezygnujemy z budowania wież czy posterunków, jak w innych tower defense'ach. Tutaj postawimy na rośliny. Dosłownie groch będzie bronił naszego ogródka, a wielki orzech pomoże nam zatrzymać na chwilę głupiego zombiaka. Ziemniaczana mina pomoże takiego delikwenta wystrzelić w kosmos. Słonecznik sprawi, że zdobędziemy energię słoneczną, potrzebną do zasadzania roślin. Zjadacz grobów za to pomoże nam ze zredukowaniem liczby zombie w regionie. Roślinki te są bardzo urocze, są poddane antropomorfizacji, dzięki czemu na przykład mają kwaśne ludzkie miny, czy zachowują się jak człowiek, jednak dalej zachowując cechy charakterystyczne danej rośliny. Melon wystrzeliwuje jak z katapulty swojego arbuza, rosiczka zjada nieumarłego delikwenta, czosnek swoim smrodem odstrasza zombiaka, a papryczka chili swoją ostrością podpala je. Mamy też na przykład grzybki, które po zażyciu przez zombiaka sprawią, że ten oszaleje i zacznie atakować swoich pobratyńców. Jednak same roślinki to nie wszystko. Słowo uznania należy się właśnie zombiakom. To z nimi będziemy cały czas walczyć za pomocą naszego warzywniaka. Zombie są różne. Jest klasyczny zombie, jest taki z wiadrem na głowie, są skoczkowie, sportowcy. Znajdziemy też zombiaki, które w rytmie disco ogarniają imprezę na grobie swoich kolegów. Zombie yeti czy taki na kosiarce też się znajdzie. A jakże, nikt tutaj nikogo nie dyskryminuje z powodu jego profesji poprzedniego życia. Pojawi się nawet zombie górnik, który poza świętem Barbary zainteresuje się też zrobieniem podkopu do naszego domostwa. Co jeśli jednak ich wszystkich powstrzymamy murem z orzecha laskowego? Wtedy pojawi się zombie o tyczce, który bez problemu przeskoczy przeszkodę. Reagując na to w przyszłości, stawiamy giga orzecha. Tutaj tyczka już nic nie da. Jesteśmy bezpieczni. Dopóki nie pojawi się zombie z drabiną. Potem na przykład mamy zombie, który leci do nas na balonie i musimy zniszczyć balona jedynie kaktusem. Mimo prostych podstaw, gra stara się nam urozmaicić rozgrywkę, serwując coraz to nowe wersje milusińskich kreatur rodem z horroru. Jednak nie tylko na tym kończą się trudności, jakie serwuje ten tytuł. Na początku bronimy się w dzień, ale w końcu nadejdzie noc. Wtedy mamy nowe rodzaje zombie. Niektóre roślinki śpią, więc musimy zmienić nasze strategie i poznać kolejne sposoby na zmierzenie głów potworów. Oczywiście dzienne roślinki też są dostępne, na upartego dalej możemy je używać. Musimy użyć tylko kawy, by je obudzić. Po smacznej kawusi nawet groszek zacznie strzelać. Jednak nie jest to efektywna taktyka. W końcu będziemy musieli użyć przynajmniej kilku roślinek nocy. Po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój, więc możemy teraz skupić się na obronieniu innej części ogródka. Tej z basenem. W naszym arsenale znajdą się teraz lilie wodne, na których postawimy roślinki. Jednak zombie atakuje z każdej możliwej strony i w końcu znajdziemy się na dachu domu, gdzie stawiając doniczki będziemy kontynuować paniczną obronę swojego jestestwa. W toku gry zakupimy też ulepszenia lub nasiona rzadkich roślin, które ulepszą istniejące już roślinki. Odblokujemy też szklarnię, gdzie pielęgnując rośliny zdobędziemy pieniądze. Jest to fajny sposób na zarobek, dzięki temu z czasem staniemy się naprawdę niepokonani. Po ukończeniu kampanii i pokonaniu wielkiego bossa, doktora Zomboso, stajemy przed możliwością nieskończonej zabawy, jak i możemy oddać się minigrom. Te są przeróżne i bawią się mechanikami gry. Mamy na przykład kręgle, gdzie orzechami rozłupujemy głowy zombie. Możemy też je hodować w akwarium jak rybki. Gdy zechcemy zaryzykować, zagramy w tryb, gdzie z nieba spadają nasiona, albo taki, gdzie za pomocą jednorękiego bandyty zbijemy nasionowy majątek. Minigierek jest naprawdę wiele i polecam wam sprawdzić je samemu. Przy kilku bawiłem się naprawdę świetnie. Gra wciągnęła mnie na tyle, że zrobiłem
ją na 100%, a nie było to najłatwiejsze zadanie. Mam już na Steamie przegrane w nią minimum 50 godzin, a pewnie jeszcze kilka nabiję. Mam też niezliczone liczby godzin z dzieciństwa, których oczywiście już dokładnie nie zliczę, bo grałem na piracie. Nie miałem nawet pojęcia, że robię coś nielegalnego. Ba, moi rodzice też nie. Im również zdarzało się grać w tą grę. W pewnym momencie mam wrażenie, że moi kuzyni i kuzynki i ich rodzice też w to grali. To chyba była właśnie magia Plants vs. Zombies. Ta przystępność, prostota tej produkcji sprawiała, że zarówno dorośli, którzy nie są zaznajomieni w grach, ale jednocześnie są sprytniejsi od 9-latka, więc gdy już opanują reguły, będą potrzebowali intelektualnego wyzwania. Odnajdzie się też tutaj dziecko, które zachęcone kolorową grafiką i ładnymi rysunkami roślinek i głupich zombiaków, będzie radośnie strzelało do nich z groszku. Plants vs. Zombies to świetne, mam do tej odsłony dużo sentymentu i ciepła. Też dzięki temu dostaliśmy strzelanki z tego uniwersum, czy sequel, który ukazał się na smartfony. Cieszę się, że takie stare gry wychodzą na platformy z grami, takie jak Steam czy Origin. Dzięki temu możemy dalej zapoznawać się z nimi i cieszyć się, przypominając sobie stare, miłe wspomnienia z naszego wczesnego gamingu. Oby to kiedyś spotkało gry z Rexiem. Dziękuję za oglądanie.